Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym kosmetycznym filmiku i dzisiaj porozmawiamy sobie o skórze mieszanej. Zaproponuję Wam dwa zestawy do 150 zł, chociaż muszę Wam powiedzieć, że no to było nie lada wyzwanie, żeby przygotować takie zestawy, więc od razu zaczynamy. Na początek kilka słów o samym typie skóry, o skórze mieszanej. Muszę Wam powiedzieć, że jest to bardzo trudny typ w pielęgnacji, dlatego że mamy połączenie tutaj skóry tłustej, przetłuszczającej się w strefie T i połączenie skóry suchej właśnie tutaj w tej okolicy, tak zwanej strefie U. Jeśli do tego dołożymy jeszcze problem z naczynkami, wrażliwość, przebarwienia, jakieś tymczasowe wypryski i tak dalej, to naprawdę uwierzcie mi, że zadbać o skórę mieszaną jest bardzo, bardzo trudno. I czasami gdzieś tam jak sobie rozmawiamy, to wydaje Wam się, że na przykład skóra tłusta, skóra trądzikowa, czy jakieś przesuszenie na skórze to jest bardzo duży problem. Uwierzcie mi, że skomponowanie odpowiedniej pielęgnacji dla skóry mieszanej to jest naprawdę nie lada wyzwanie. Wiem o tym, dlatego że sama posiadam taki typ skóry i wiem, że tutaj musimy działać na różnych płaszczyznach. Musimy działać zarówno na regulację sebum, na odpowiednie złuszczanie, na działać substancjami, które będą złuszczały, regulowały właśnie tą nadprodukcję sebum. Czasami takimi substancjami, które będą działały na zaskórniki. Bywa, że pojawiają się na przykład problemy tutaj w okolicy nosa z zaskórnikami albo na przykład jakieś tymczasowe wypryski na brodzie. A do tego dochodzi jeszcze drugie działanie, czyli nawilżanie, bardziej wzmożone, bardziej intensywne na przesuszających się policzkach i nie tylko. Także uwierzcie mi, że skóra mieszana jest naprawdę skórą dosyć problematyczną. Ja dzisiaj chciałabym się skupić w tych moich propozycjach dla Was na skórze mieszanej jako skórze mieszanej. Bez problemu z naczynkami, bez problemu z przebarwieniami, bez problemu z wypryskami. Bo nie wszyscy mamy ten problem i nie zawsze się one pojawiają w przypadku skóry mieszanej, ale tak jak Wam obiecałam, zawsze do takiego głównego filmu będą filmy poboczne, gdzie będę dodawała Wam różne kosmetyki i możliwości, które możecie wprowadzić w momencie, kiedy właśnie na przykład skóra jest mieszana, a pojawia się problem z przebarwieniami. Także oczekujcie też takich filmów. Dzisiaj zrobimy sobie takie podstawowe dwa zestawy, które odrobinę się między sobą różnią. Możecie je oczywiście tak samo jak w przypadku skóry suchej łączyć te kosmetyki, mieszać, dodawać, wszystko będzie zależało już od Was. Co prawda muszę się przyznać, że w drugim zestawie troszeczkę przekroczyłam kwotę, ponieważ chciałam dla Was dodać filtr. O to mnie też prosiliście, żeby pojawiały się w tych filmach propozycje filtrów dla danego typu skóry, a niestety prawda jest też taka, że filtry są kosmetykami dosyć drogimi, a jeśli już to ma być dobry filtr, taki, który naprawdę sprawdzi się przy danym typie skóry, no to trzeba tutaj wydać na niego troszeczkę więcej pieniędzy. Dobra kochani, lecimy z pierwszym zestawem. Zaczynamy oczywiście od oczyszczania. Oczyszczanie w pielęgnacji skóry mieszanej jest niesamowicie istotne. Oczyszczanie, złuszczanie i nawilżanie, czyli to, o czym Wam wcześniej powiedziałam. Oczywiście możecie zaoszczędzić pieniądze na produktach myjących, oczyszczających. To wcale nie muszą być wysokopółkowe, jakieś luksusowe kosmetyki, bo nam zależy przede wszystkim na tym, żeby skóra była dobrze oczyszczona po całym dniu, ale również po nocy, żeby odblokować ujścia gruczołów łojowych, żeby podziałać na tak zwane zapchane pory, żeby te pory skórne oczyścić, żeby skóra była złuszczona, żeby pozbyć się martwych komórek naskórka, i oczywiście tego wszystkiego, co na skórze zalega, by nie wzmagać też tej produkcji, dodatkowej produkcji sebu. I teraz tak, mam tutaj dla Was do zaproponowania Wam płyn micelarny, który sama przetestowałam i uważam, że jest bardzo dobry. Jest to płyn micelarny od marki Bielenda, który też dodatkowo zawiera pewne substancje fajnie wpływające zwłaszcza na skórę mieszaną. I to jest taki płyn micelarny, który ma bardzo dobry skład. Kupicie go w cenie do 20 zł, ale też bardzo często jest na przecenach, więc warto łapać takie przeceny i warto korzystać z promocji.
I ten płyn micelarny nadaje się oczywiście do stosowania wieczornej pielęgnacji, w tym pierwszym kroku demakijażu. Bardzo ładnie pachnie, tak świeżo, przyjemnie, ale też właśnie między innymi ze względu na to, że w swoim składzie zawiera kwas salicylowy, który jest ciekawą, bardzo fajną substancją aktywną, będzie wpływał idealnie na problemy skóry mieszanej. Co prawda ten płyn micelarny też sprawdzi się w przypadku skóry tłustej, skóry problematycznej, między innymi właśnie ze względu na działanie kwasu salicylowego, czyli to działanie antybakteryjne, złuszczające, więc taka propozycja moja dla Was, jeśli chodzi o ten pierwszy krok oczyszczenia. Przypominam, płyn micelarny stosujemy w wieczornej pielęgnacji. Kiedy już mamy wykonany ten pierwszy krok demakijażu, musimy postawić oczywiście na dopełnienie tego demakijażu, czyli drugi krok w pielęgnacji, i doczyścić naszą skórę. Usunąć pozostałości makijażu, usunąć micele ze skóry, jeśli stosowaliśmy płyn micelarny. I tutaj mogę Wam zaproponować też bardzo fajny produkt. Jest to żel myjący od marki Gift of Nature o bardzo fajnym składzie, ale dodatkowo też wzbogacony o allantoinę. Więc będzie łagodził Waszą skórę. Nie dość, że będzie ją fajnie oczyszczał, to będzie ją też łagodził. I to też jest taka propozycja, którą możecie wykorzystać w porannej i wieczornej pielęgnacji, czyli zarówno w tym drugim kroku demakijażu, ale też rano, kiedy chcecie oczyścić Waszą skórę po całej nocy. Bardzo fajny, powiem Wam, taki żel oczyszczający. Nie daje takiego efektu ściągnięcia. Ładnie tę skórę doczyszcza domowa. I też plus za opakowanie, bo mamy opakowanie z pompką, więc wystarczy, ja Wam powiem tak, ja stosowałam dwie pompki maksymalnie. Uważam, że jest wydajny ten produkt, mimo tego, że mamy tam pojemność chyba 150 ml, ale naprawdę fajnie się go stosuje w tej wieczornej pielęgnacji, też w porannej pielęgnacji, więc to jest taka moja druga propozycja, jeśli chodzi o ten pierwszy zestaw. No to lecimy dalej. Kiedy mamy już zakończone oczyszczanie, tonizujemy naszą skórę. I tutaj znowu zaproponuję Wam tonik od marki Ziaja. Tonik z witaminą C, który nie tylko będzie ładnie odświeżał Waszą skórę, ale też witamina C jest bardzo fajnym antyoksydantem, który wymiata nadmiar wolnych rodników z naszego organizmu, z naszej skóry, tych rodników tlenowych, czyli działa na stres oksydacyjny. Ja o wolnych rodnikach już Wam zresztą opowiadałam na moim blogu, więc w opisie do dzisiejszego filmu też zostawię Wam link do tego posta. Polecam Wam poczytać, bo to jest bardzo istotna sprawa, jeśli chodzi o pielęgnację i o nasze zdrowie. No dobra, ale tonik z ziaj. To jest naprawdę, słuchajcie, fajny tonik, który ma bardzo fajny skład i niską cenę. Super odświeża skórę, będzie wpływał właśnie na tą tonizację, odświeżenie, nawilżenie, łagodzenie, nada Wam blasku, dostosowania w porannej i wieczornej pielęgnacji. Kolejna propozycja w tym zestawie. No i teraz będą kremy. Dwa kremy od Bandy z bardzo fajnej serii, która moim zdaniem jest niedoceniona, jeśli chodzi o kosmetyki Bandy. Sama stosowałam i też regularnie do tych kremów wracam. Polecam Wam dwa kremy, czyli taki, który stosujemy rano i taki, który stosujemy wieczorem. One między sobą różnią się odrobinę składem, zaraz Wam powiem co i jak. Natomiast krem na dzień jest kremem, który fajnie sprawdzi się właśnie w przypadku skóry mieszanej, ponieważ on ma bardzo przyjemną, delikatną konsystencję. A my, osoby posiadające skórę mieszaną, nie lubimy tłustości i też zwracamy na to uwagę, ale to, co jest dla nas istotne, to to, żeby nasza skóra w ciągu dnia się jeszcze dodatkowo nie przetłuszczała w strefie T, ale też nie była wysuszona między innymi na policzkach. I zwracamy na to uwagę ze względu między innymi na to, że stosujemy filtry, stosujemy podkłady i zależy nam na tym, żeby jak najmniej, w sumie to jak najbardziej ograniczyć ten efekt błyszczenia się skóry w ciągu dnia. I to jest świetna dla Was propozycja. To jest emulsja, która właśnie, tak jak powiedziałam, ma lekką, przyjemną konsystencję. Szybko się wchłania, nie pozostawia tłustego filmu, sprawdza się idealnie pod krem z SPF lub podkład, można ją stosować na serum i będzie ona działała na wiele funkcji na naszej skórze, czyli dzięki zawartości tych składników aktywnych, jak wyciąg z drożdży czy przeciwzapalne polifenole, będzie regulowała nadprodukcję sebum, będzie zmniejszała ten efekt świecenia się w ciągu dnia, będzie zwężała tak zwane pory skórne, ale też dodatkowo będzie łagodzić i nawilżać. I to jest dla nas bardzo ważne. Drugi krem. Tutaj z kolei jest propozycja, moja propozycja dla Was, która jest
specjalnie przygotowana na noc. Między innymi ze względu, że w składzie znajdziemy kwas migdałowy, który będzie delikatnie skórę złuszczał. A jak wiecie, kwasy stosujemy właśnie między innymi wieczornej pielęgnacji. I uwaga, przypominam, że podczas stosowania kwasów witaminy C zawsze używamy filtry w porannej pielęgnacji. Zresztą wy wiecie, ja wam to mówię od lat, o chyba od początku, kiedy mam swój kanał, że filtry to jest podstawa naszej pielęgnacji, więc one muszą być. A jeszcze jeśli dodatkowo stosujecie właśnie tego typu substancje jak kwasy, no to już nie możecie kompletnie rezygnować i nie możecie zapominać o stosowaniu filtra. No ale dobrze, przejdźmy do tego kremu. Krem również ma bardzo fajną, przyjemną konsystencję, która też wam się spodoba. A jeszcze chciałam dodać, że oba te kremy od marki Bandy są zamknięte w opakowaniach z pompką, więc są też higieniczne i przyjemne w użytkowaniu i chyba obydwa posiadają pojemność 50 ml. No ale dobrze, krem na noc. Dlaczego wam go proponuję? Właśnie ze względu na to, że mamy tutaj zastosowany kwas migdałowy, który będzie delikatnie złuszczał, ale też będzie odblokowywał pory skórne, odblokowywał ujścia gruczołów łojowych, wpływał na rozjaśnienie, rozświetlenie waszej skóry, też wpływał właśnie na tą nadprodukcję sebum, ale ten krem posiada również inne substancje aktywne w składzie, które dodatkowo będą waszą skórę regenerowały, odżywiały, nawilżały i wpływały na barierę hydrolipidową, co jest też dla nas bardzo istotne. Także widzicie, pierwszy zestaw, który wam zaproponowałam, jest takim zestawem, powiedziałabym, podstawowym. Czyli mamy pielęgnację oczyszczającą, tonizującą i dwa kremy. Taka podstawa, na której możecie budować, tak na dobrą sprawę, waszą dalszą pielęgnację, czyli wprowadzać dodatkowe produkty. No dobrze, moi drodzy. Pierwszy zestaw mamy już omówiony, to lecimy z drugim zestawem. I oczywiście zaczynamy od pielęgnacji oczyszczającej. Moja propozycja dla was może zaskoczyć osoby, które śledzą tutaj mój kanał od dłuższego czasu, ponieważ jest jeden produkt, który uważam, że jest genialny i pokazywałam go wam kilka dobrych lat temu, kiedy go pierwszy raz odkryłam i kupowałam go w drogerii Natura. A jest to żel micelarny od marki Visplantis z ekstraktem z bławatka. Dlaczego wam go dzisiaj polecam? Po pierwsze, mamy tutaj bardzo dużą pojemność 500 ml w bardzo dobrej cenie. I jest to żel, czyli będzie też produktem zdecydowanie bardziej wydajnym niż płyn micelarny czy woda micelarna. Ale mamy tutaj w nim też takie substancje, które fajnie będą oczyszczały waszą skórę. No właśnie, te micele, które będą też zbierały to, co na naszej skórze się pojawia, oczyszczały naszą skórę w tym pierwszym kroku demakijażu, ale też mamy substancje łagodzące. Moim zdaniem jest to bardzo fajny żel, o którym się nie mówi, a warty zainteresowania. W ogóle marka Visplantis moim zdaniem też jest marką, która jest godna zainteresowania. Ma ciekawe produkty w bardzo dobrych cenach, ale dzisiaj nie o tym. Także moja pierwsza propozycja, fajny żel oczyszczający, fajny żel micelarny w pierwszym kroku do stosowania w wieczornej pielęgnacji. Wspomniałam wam o tym, że w przypadku skóry mieszanej musimy przyłożyć dużą uwagę do oczyszczania. Dzisiaj nie proponuję wam peelingów, ale mam dla was coś innego. I właśnie w tym drugim zestawie postanowiłam, że umieszczę mus oczyszczający od marki LAK. I jest to wyjątkowy mus, ponieważ on w składzie zawiera aktywny węgiel. Skład tego musu jest też naprawdę bardzo dobry, a właśnie ten aktywny węgiel będzie intensywniej doczyszczał waszą skórę. Można by było powiedzieć, że nawet ją tak naprawdę intensywnie oczyszczał. Jak czytałam sobie opinie na temat tego musu, to niektóre dziewczyny pisały, że to jest taka formuła, jakby wam to powiedzieć, zamiennik peelingów, kwasów, ale jest on naprawdę bardzo, bardzo silny. Zresztą, kiedy ja otrzymałam do przetestowania, chyba z Cozibella, właśnie ten mus pierwszy raz, to też powiem wam szczerze, że byłam zaskoczona, jak intensywnie, mocno doczyszcza ten produkt. Więc jest to coś, co możecie wprowadzić do codziennej pielęgnacji i dosłownie odrobinę nakładać na skórę i ją oczyszczać, albo też stosować doraźnie,
wyraźnie, na przykład 2 razy w tygodniu, kiedy chcecie Waszą skórę doczyścić. Ale to, co jest też bardzo ciekawe w tym musie, to między innymi zawartość oleju konopnego, który cudownie wpływa na skórę mieszaną i tłustą. I to jest też taki produkt, że nie będziecie nim szorować po skórze, nie jest to typowy peeling, ale z drugiej strony będzie on aktywnie dbał o Wasze gruczoły łojowe, o złuszczanie, ale też nie będzie Waszej skóry przesuszał. To jest kolejna ważna sprawa w przypadku skóry mieszanej, więc też o tym pamiętajcie, żeby te produkty, które będziecie sobie dobierać, były właśnie dopasowane pod względem z jednej strony złuszczającym, a z drugiej strony nawilżającym. No i teraz tonizacja. Tutaj wkracza tonik od marki Ziaja. Tonik ogórkowy i powiem Wam, że to był jeden z pierwszych toników marki Ziaja, który kiedyś przetestowałam. Ale co jest tutaj istotne, to jest to tonik, który ma bardzo fajny skład i ten skład odrobinę się zmienił, bo przeszedł reformulację. Natomiast ten tonik ma wyjątkowy zapach. Nie każdemu będzie on się podobał, ale uważam, że jest naprawdę bardzo fajny, jeśli chodzi o pielęgnację skóry mieszanej. Dałam Wam dzisiaj propozycję 2 toników od marki Ziaja, więc już Wy zdecydujecie, który będzie bardziej Wam pasował. Mi na przykład ten ogórkowy kiedyś, oj, powiem Wam tak, kiedyś ten tonik ogórkowy to był mój hit i ja nawet nie wiem, ile ja zużyłam opakowań tego toniku, ale bardzo dobrze go wspominam i dlatego Wam go dzisiaj polecam, plus za jego niską cenę. No i teraz tak, w tej propozycji drugiego zestawu nie będzie kremu do porannej pielęgnacji, ale będzie serum. I tutaj moja propozycja dla Was jest to serum od marki Bielenda, serum detoksykujące, specjalnie opracowane do skór mieszanych, które ma bardzo bogaty, treściwy skład i zawiera bardzo dużo też substancji pochodzenia naturalnego. Ale są one tak opracowane, żeby to serum działało właśnie na kilku poziomach. Czyli z jednej strony oczyszczało, złuszczało, usuwało to, co jest niepotrzebne z Waszej skóry, a z drugiej strony, żeby właśnie regenerowało, nawilżało, odbudowywało barierę hydrolipidową. To serum ma też bardzo fajną cenę i dostaniecie je generalnie w ogólnej sprzedaży. Moim zdaniem jeden z ciekawszych produktów, jeśli chodzi o pielęgnację skóry mieszanej w ofercie marki Bielenda, wart zainteresowania. Co mogłabym tutaj Wam jeszcze powiedzieć o tym serum? Ono bardzo fajnie się wchłania, będzie normalizować sebum, będzie zmniejszać zaskórniki, zmniejszać rozszerzone pory, ale też nawilżać, wzmacniać mikrobiom skóry i mamy w jego składzie aminokwasy, witaminy, minerały, wodę kokosową, trawę cytrynową czy zieloną herbatę. Oczywiście pojemność standardowa 30 ml. A co po serum? W porannej pielęgnacji proponuję Wam filtr. Filtr, który będzie od razu nałożony po serum. Ponieważ, tak jak mówiłam, skóra mieszana nie lubi zbyt dużej ilości warstw kosmetyków, nie lubi też tłustości i zwracamy uwagę na to, jak ona zachowuje się w ciągu dnia. Filtr, który nałożymy, powinien mieć lekką konsystencję i taki właśnie jest ten filtr od marki Aven, który już w nazwie ma fluid. Jest naprawdę bardzo przyjemna konsystencja. Preparat, który dodatkowo zawiera oczywiście wodę termalną, działającą łagodząco, zawierającą różne mikro, makro elementy, czyli mamy filtr wzbogacony o też bardzo fajne substancje, ochrony na poziomie UVA, UVB, wysoką, bo 50+. To jest też taki filtr, który się nie lepi, nie klei, bardzo fajnie wykonuje się na nim makijaż. Możecie go sobie dokładać w ciągu dnia, to też jest istotne. Sprawdzi się w przypadku skór mieszanych, wrażliwych, zaznaczam, ma fajne opakowanie, no ale tak jak mówiłam Wam na początku dzisiejszego filmu, jest odrobinę drogi. Oczywiście jest to dermokosmetyk, bo mówimy tutaj o marce Aven, natomiast warto się nim zainteresować, ta pomarańczowa seria jak dla mnie jest genialna, jeśli chodzi o markę Aven, w ogóle bardzo fajne składy, nie ma tam żadnych kontrowersyjnych filtrów, ale to jest moja propozycja na ranek, czyli na poranną pielęgnację. Po serum nakładamy od razu filtr, później możemy wykonać makijaż. Natomiast w wieczornej pielęgnacji oczywiście filtru nie stosujemy. I co tutaj mogę Wam zaproponować na serum, o którym wcześniej mówiłam? I to będzie krem. Krem od marki Duetus.
Krem w niesamowicie niskiej cenie, ale bardzo fajnie skomponowany. Dużo substancji aktywnych, substancji pochodzenia naturalnego. Jest to taki krem, który oczywiście stosujemy w wieczornej pielęgnacji, ale on też bardzo dobrze sprawdzi się do skór nie tylko mieszanych, ale również tłustych, takich problematycznych, jeśli na Waszej skórze pojawiają się jakieś wypryski, na przykład tutaj właśnie w okolicy brody czasami, czy w okolicy nosa, no generalnie w tej strefie T. Ten krem, moi drodzy, ma działanie przeciwzapalne, łagodzące, bakteriobójcze, bo w składzie znajdziemy siarkę i olej konopny. Ale mamy też ekstrakt z nagietka, który będzie łagodził stany zapalne. Mamy olej z pestek winogron i olej z czarnuszki, które z kolei będą odżywiały i regenerowały skórę. Czyli znowu to, o czym powiedziałam. Z jednej strony mamy substancje aktywne działające na strefę T, z drugiej strony mamy substancje aktywne działające na strefę U. Wszystko tak fajnie skombinowane, żeby Wasza skóra była nawilżona, zregenerowana, odżywiona w bardzo dobrym stanie, ale z drugiej strony zapobiegamy tym efektom nadmiernego działania gruczołów łojowych, nadmiernemu złuszczaniu, występowaniu wyprysków, stanów zapalnych itd. I to też jest krem, który posiada fajną konsystencję, charakterystyczny, powiedziałabym bardziej taki ziołowy zapach, w niskiej cenie. Nie wiem jak z jego dostępnością w drogeriach stacjonarnych, ale na pewno możecie go kupić w internecie. I też uważam, że jest to taki krem, który można by było nazwać perełką kosmetyczną, bo bardzo ciekawie skomponowany, w niskiej cenie, a fajnie aktywnie działający. Dlaczego w dzisiejszych zestawieniach nie było kremów pod oczy? Dlatego, że generalnie, jeśli rozmawiamy o skórze mieszanej, okolica oczu jest bardziej przesuszona. I tutaj warto postawić na propozycję kremów do skóry suchej, odwodnionej, kremów przeciwzmarszczkowych i nie tylko. A takie kremy wymieniłam już we wcześniejszych filmach odnośnie skóry suchej. Także możecie sobie tam wejść i sprawdzić co i jak. Będzie jeszcze kilka innych propozycji dotyczących skóry mieszanej. Widzę też, że pojawiają się propozycje odnośnie skóry dojrzałej, mieszanej, suchej i tak dalej. Dziewczyny, ja wiem, że wy czekacie na te wszystkie filmy, także one tutaj regularnie będą się pojawiały. Czekajcie cierpliwie, na pewno będą. Przypominam wam, że linki do produktów, o których dzisiaj opowiadałam, znajdziecie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. Tam macie wypisane wszystkie te zestawy i tak jak mówię, te kosmetyki, które wam dzisiaj zaproponowałam, możecie ze sobą łączyć, możecie ze sobą mieszać. Więc jeśli coś was zainteresuje, na przykład z pierwszego zestawu, możecie pomieszać z tym zestawem drugim. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, a zwłaszcza osobom, które posiadają skórę mieszaną. Dajcie koniecznie znać w komentarzach do dzisiejszego filmu i też napiszcie, bo jestem ciekawa, czy znacie któreś z tych kosmetyków, które wam dzisiaj poleciłam. Trzymajcie się cieplutko i oczywiście widzimy się w następnej publikacji. Do zobaczenia, buziaki, pa!